Polska jest matką naszą, o matce nie wolno mówić źle. Ja się nad tym zastanawiałem dość długo, dlaczego? Dlatego, że słowo patria, od pater, ojciec, ojczyzna, prawda, znane w starożytności, występuje u nas już w tej pięknej, łacińskojęzycznej oczywiście, kronice Galla Anonima, gdzie no, pięknie ocenia bogactwa naturalne Polski. Wincenty z Kielczy, dominikanin, ułożył, to się z łacińska nazywało sekwencja, taką pieśń, hymn dziękczynny. Raduj się, Matko Polsko, płodna dziećmi szlachetnymi. Oczywiście oryginał w języku łacińskim, ale znany wam wszystkim. Gaude mater Polonia, prole fecunda nobili. Wiecie, tak bez szukania po księgach, potem zastanawiałem się, tu jest po raz pierwszy Polska nazwana matką. Gdzie jeszcze występuje? Tak na poczekaniu mogę wymienić, a no przecież jest parę wieków później w kazaniach, w drugim kazaniu o miłości do ojczyzny księdza Piotra Skargi. Jedźmy dalej, znowu skok zróbmy parę wieków u Mickiewicza w epilogu do Pana Tadeusza. Jedźmy jeszcze dalej, jak Korfanty wita wojska polskie wkraczające do Katowic, używa nazwy Polska. Jak otwiera Sejm Śląski w Katowicach, tak samo. No i mamy prawdy narodu, prawda? Jak to mocno związane ze Śląskiem, z nami, prawda? Więc choćby z tego powodu warto by to, prawda, no, upowszechnić i to powinno być przedmiotem nauczania w szkołach elementarnych. Śladami Związku Polaków w Niemczech, dzielnicy pierwszej w Opolu, dotarliśmy do dzielnicy Groszowice i to chyba wcale nie jest dziwne, bo kiedy popatrzymy na nazwy ulic, które tutaj są, którymi my dzisiaj będziemy podążać, Pani Urszulo, to jasnym się staje, jaką ważną rolę odgrywali ci ludzie, niekoniecznie ci najważniejsi, ci, którzy tworzyli historię powstań śląskich i historię związków, ale to te rodziny, o których zresztą mówiliśmy przecież w pierwszych odcinkach, to ci ludzie między innymi i stąd właśnie odegrali znaczącą rolę w historii związku. Tak, trzeba pamiętać, że powstania śląskie to była rzecz, która miała na celu mocne zaangażowanie ludności myślącej po polsku w sprawę ustalenia ostatecznej granicy państwa polskiego, która na zachodzie jeszcze nie została zaraz po pierwszej wojnie ustalona, miał to zrobić plebiscyt. I ta bardzo duża grupa ludzi wzięła udział aż w trzech zrywach, które no, odnosiły dobre skutki, bo to też był taki protest przeciwko działaniom niemieckim, a także chęć pokazania tej komisji międzysojuszniczej, że tu nie mieszkają tylko Niemcy, ale też mieszka ta spora grupa społeczeństwa, która której tożsamość tak naprawdę rodzi się już wcześniej, w XIX wieku, bo oczywiście, sięgając do Smolki, sięgając później do początku wieku XX, księdza Rudzkiego tu pracującego, to są właśnie te pierwsze rzeczy, które mówią o tej świadomości już takiej jasnej polskiej. Dokładnie. I kiedy to się w końcu kończy ostatecznym podziałem Górnego Śląska, to ta ludność, która już w miarę przywykła do tej walki o swoją tożsamość, jednoczy się w Związku Polaków w Niemczech, a następnie ci młodzi w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. I wiele tych postaci, wiele tych członków za swoją działalność, za swoje przekonania zostało przez Niemców skazanych w czasie już wojny, a nawet wcześniej. Jednych wysiedlano z tego terenu lub oskarżano o zdradę stanu, aresztowano, a kiedy już w ogóle wojna wybuchła, to osadzano ich
w obozach koncentracyjnych bądź skazywano na karę śmierci. Ja kiedyś prześledziłem nazewnictwo ulic miasta Opola, bo jakaś tam była taka potrzeba. Ile tych ulic nosi, ma w swoich patronów działaczy Związku Polaków w Niemczech. To było to 24 ulice Opola były związane bezpośrednio lub pośrednio z historią Związku Polaków w Niemczech. Dlatego też jesteśmy tu na Planetorza, gdzie nie sięgniemy właściwie, czy będziemy szli na północ, południe, wschód czy zachód dzielnicy Groszowice, to będziemy właśnie cały czas natykać się na te nazwy Augustyna, na Gabriela, na Grzonki, na Świeżego, Jaronia, tych bardzo różnych osób, części bardzo właśnie mocno związanej ze Związkiem Polaków w Niemczech. Właściwie wszystko ludzie, którzy pokazywali, że bycie Polakiem to jest ich taki główny cel w życiu, często zapłacili za to życiem. I taką właśnie tragiczną postacią jest Władysław Planetosz. To był wspaniały człowiek, przede wszystkim harcerz, który działał w harcerstwie, sam potem został harcmistrzem, szkolił zuchów. I kiedy wybuchła wojna, Niemcy postanowili wcielić go do Wehrmachtu jako obywatela państwa niemieckiego, a w 1941 roku, w czasie trwania tych działań wojennych, oskarżono go o zdradę stanu, osadzając w takich ciężkich kazamatach w różnych miejscach na terenie Górnego Śląska, gdzie te trudne warunki sprawiły, że rozchorował się na gruźlicę, być może jeszcze jakieś inne choroby się przyplątały i w 1944 roku niestety zmarł, bodajże to była twierdza Kłodzka. Ta ulica jest tylko takim drobnym hołdem dla jego postawy, dla jego działalności, dla jego zaangażowania, mimo tych przeciwności, w to, żeby pokazać, że ja mimo wszystko jestem Polakiem, że ideologia faszyzmu mnie nie przekonuje. No właśnie, no to przejdźmy jeszcze krótkim spacerem na ulicę Gorzołki, chociaż na pewno postać i myśliwca, o którym już mówiliśmy też w pierwszym odcinku, też jest niezwykle ważna i też właśnie Franciszek Myśliwiec jest tutaj umiejscowiony w dzielnicy Groszowice. No i my będziemy zmierzać od tej historii do teraźniejszości i dziedzictwa Rodła, właśnie idąc ulicą Gorzołki. Kolejnej bardzo ważnej postaci dla Związku Polaków w Niemczech. Człowieka, który poświęcił w zasadzie całe swoje życie, aby uświadamiać młodzież, był bardzo zaangażowany w tą pracę, także był redaktorem takiego czasopisma Związku Polaków w Niemczech, Słowo Śląskie, które docierało do tej młodzieży tutaj na obszarze pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Dobrze, że pani powiedziała słowo młodzież i dzieci, dlatego że jesteśmy nie bez kozery właśnie teraz przy szkole tutaj w Groszowicach numer 24 i do niej też zajrzymy, bo ona również pielęgnuje historię Związku Polaków w Niemczech. Ale wracając właśnie do postaci Gorzołki, tak jak pani mówiła, nawiązując do wcześniejszych postaci i jego niepośredniej roli. Jego słowo, jego praca docierała do tej licznej grupy ludzi i uświadamiała im, w jaką stronę warto iść, co należy pielęgnować, o czym należy wiedzieć, czego należy się uczyć, bo ta nauka dla tych działaczy była niezwykle istotna. Natomiast Wiktor Gorzołka to jest też kolejna tragiczna postać, która została przez Niemców osadzona w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie i tam niestety w tym obozie Gorzołka zginął. Trudno nie powiedzieć o ostatniej prawdzie właśnie, bo to ona będzie łączyć i pokolenia, i historię. No i mamy nadzieję, że przyszłość, a była niezwykle ważna dla tych osób, o których pani mówiła, w tych historii powinna być ważna dla następnych pokoleń, tych, które między innymi tu, w szkole, pielęgnują te tradycje. Ta pamięć, jaką szkoła pielęgnuje,
pamięć o tej lokalnej historii jest niezwykle ważna. Ważna też dla tego młodego pokolenia, bo oni chyba nawet nie zdają sobie sprawy, jaką cenę ich, gdybyśmy porównali wtedy, rówieśnicy ponosili za tę polskość czy polackość, jak mówił Osmańczyk. I to nie tylko byli mężczyźni, młodzi chłopcy, ale to także były dziewczęta. Taką postacią jest tutaj Helena Gozdek, gdzie też w tej dzielnicy jest jej ulica. I no, nie wiem, czy wszyscy pochylają się nad tym, kim ona była, a była harcerką, która za to, że działała w tym harcerstwie, w czasie wojny została przez Niemców osadzona w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau i tam niestety zginęła. Więc to nie było wszystko takie łatwe i proste. Zresztą harcerki, które działały też w Berlinie, a kiedy wybuchła wojna, zaczęły działać w takim kółku konspiracyjnym, które miało informować aliantów o działaniach niemieckich, zostały przez Gestapo aresztowane i osadzone w Moabicie. Bardzo ciężkie więzienie, którego no, nie wszyscy byli w stanie przeżyć, zwłaszcza w czasie wojny. Te dziewczęta skazano na karę śmierci przez ścięcie i jedynie Stefani Przybyłównie udało się z tego Moabitu uciec. A my poznajmy też i to nowe pokolenie, poznajmy tę historię, o której mówiła pani Urszula Zajączkowska, właśnie w szkole, tam gdzie znajduje się ta Izba Pamięci, Izba Tradycji, także między innymi poświęcona Związkowi Polaków w Niemczech. Tutaj staramy się zachęcać uczniów do tego, żeby uzyskiwali jak najwięcej informacji też na ten temat, zgłębili ten temat i pobudzić ich ciekawość, żeby odkryli, czym jest to rodło i co tak naprawdę oznacza. Dlatego właśnie zapraszamy tutaj do izby naszej szkolnej Izby Tradycji, gdzie mówimy o tym rodle, gdzie pierwszy raz w klasach 1-3 na przykład uczniowie dowiadują się, co to jest rodło, poznają ten znak, dowiadują się, co tak naprawdę znaczy, bo dla nich jest to tajemnicą. Dowiadują się też o prawdach Polaków, jak one są ważne, jak były ważne kiedyś i dlaczego warto je i powinniśmy je teraz kultywować również współcześnie. Także dzięki temu, że tutaj przeprowadzane są lekcje właśnie w każdej klasie tak naprawdę, uczniowie mogą sobie tutaj przyjść, obejrzeć wszystkie nasze eksponaty, mogą pytać oczywiście, tak, tłumaczymy sobie każdą prawdę, co ona tak naprawdę oznacza, jak moglibyśmy ją właśnie współcześnie kultywować, jak ją przenieść teraz na tę współczesną rzeczywistość, bo wiadomo, że świat się troszkę zmienił, że w inny sposób możemy to robić. Myślę, że też podtrzymujemy właśnie zainteresowanie tą historią za pomocą tego, że organizujemy właśnie różne konkursy, zachęcamy do tworzenia takich plakatów, jak tutaj można zobaczyć obok, są na wystawie. Oprócz tego też uczniowie uczą się recytacji, tak, mogą pytać, też wiedzą o tym, że dziadkowie lub inni przodkowie pozostawili jakieś dokumenty lub cenne pamiątki w tej naszej szkolnej Izbie Tradycji, także wiedzą, że mogą również zapytać i może nawet nas zaskoczyć czymś i coś jeszcze nam przekazać. Mamy w naszej szkole uczennicę, która właśnie jest potomkiem pana Wiktora Gorzołki, uczęszcza jeszcze do naszej szkoły. Często pytają właśnie, czym jest rodło. Nie zdają sobie sprawy dokładnie z tego, czym jest rodło, więc wtedy tłumaczymy tak samo, w jaki sposób mogą te prawdy Polaków kultywować. To też wymaga tłumaczenia, w jaki sposób teraz mogą być dla siebie braćmi, tak, jak mogą dbać o swoją ojczyznę. I że Polska jest matką i nie należy o niej mówić źle, więc w jaki sposób możemy się wypowiadać i co robić właśnie, żeby pokazywać tą miłość do naszej ojczyzny. Ja bym dopisał tu szóstą prawdę, takim pytaniem. Czy i komu potrzebna jest pamięć o Związku Polaków w Niemczech? To przypomina mi się taki tekst znanego publicysty, dziennika Śląska-Cieszyńskiego, Władysława Kubisza, który w 1923 roku napisał taki artykuł, dość głośnym echem odbił się w całej Polsce pod tytułem, czy to jest pamięci, ciągłość i nieukruchy.
to był 1923 rok, jesień chyba 23 roku, pisałem o tym w swojej książce. To była odpowiedź na takie milczenie opinii publicznej w Polsce na to, co się działo na Śląsku Opolskim. A przecież w lutym, 18 lutego 23 roku powstała dzielnica pierwsza Związku Polaków w Niemczech i w Poznaniu, w Warszawie, w Bydgoszczy. Nic się nie mówiło, nie pisało się o tych wydarzeniach, o organizowaniu się polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Opolskim po podziale Górnego Śląska. To był taki głos protestu, by zaprzestać takie działania przypadkowe, sporadyczne, takie ad hoc, a zająć się w sposób taki programowy wsparciem i pomocą dla mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim. I to się stało przecież w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego ważną częścią tego, co my dzisiaj nazywamy polską myślą polityczną w odniesieniu do Śląska Opolskiego. To samo też działo się po 1945 roku, więc to pytanie, ta szósta prawda o tą politykę, o tą ciągłość, a nie okruchy, o taką systematyczną pracę w utrwalaniu tego dorobku polactwa w Niemczech, pisał Edmund Osmańczyk, jest takim szóstym, chyba szóstą prawdą, która powinna dzisiaj nas wszystkich, powinna nam wszystkim towarzyszyć. I tak właśnie brzmią prawdy, tak wyglądają te ślady. Nie wszystkie, którymi mogliśmy iść z Państwem podczas tych historii poświęconych 98. rocznicy Związku Polaków w Niemczech, dzielnicy pierwszej z siedzibą w Opolu. Ale chcieliśmy pokazać, że ich historia, przeszłość, teraźniejszość muszą mieć kontynuację w przyszłości. Nie możemy tych śladów zatrzeć.